Takich mrozów w tym sezonie na Suwalszczyźnie jeszcze nie było. Temperatura spadła do minus 16 stopni Celsjusza, co było najniższym wynikiem w kraju. Mieszkańcy regionu, których rano spotkaliśmy na ulicach miasta, nie kryli jednak, że na polskim biegunie zimna taka pogoda nie jest niczym nadzwyczajnym. Do mrozów jesteśmy przyzwyczajeni, mówią. Ja lubię mróz, wie pan, i nawet 30 stopni wytrzymuję. Tam tu pośpię, tam pośpię, trochę na śniegu potaczam się, jak ja to mówię. Trzeba wstać wcześniej. Wyszorować autko i próbować go palić, jak zapali. Powoli zamarzamy, ale suwałki się przyzwyczajamy. Na razie jeszcze jestem nieprzyzwyczajony do tego. Chwilowo jest bardzo zimno. No my, mieszkańcy Suwałki, jesteśmy już chyba do tego przyzwyczajeni, wiadomo. Takie mrozy to w grudniu dla nas normalna sprawa. To jest Polska, Syberia. Nie oszukujmy się. No zawsze u nas było zimno. No chyba w Wiżajnach jeszcze więcej będzie. To jest przecież piękna, słoneczna pogoda. Trzeba hartować dzieci, samemu hartować się. No niestety, w domu nie wolno siedzieć. Synoptycy przewidują, że w najbliższych dniach temperatura będzie rosła. Duże mrozy powrócą natomiast w drugiej połowie grudnia.